Lądowanie awaryjne Boeinga lotu LO-16 w Warszawie z powodu rzekomej awarii mechanizmu wysuwania podwozia stało się sensacją w mediach. Nagranie lądowania transmitowano wszędzie, jednak nikt z dziennikarzy nie zadał sobie trudu zbadania, czy w tym samym czasie, gdy mogło dojść do katastrofy, gdzieś na świecie nie miały miejsce ważniejsze wydarzenia. Badacz globalizmu i konspiracji z nim związanych, dr Marek Błogoczowski, dotarł do bardzo niepokojących, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego regionu, informacji. Panie Marku, mieliśmy ostatnio tą sprawę z awarią samolotu lotu LO-16. Jakby pan to ocenił? No, rzecz bardzo prosta. Ponoć jeszcze w Boeingu nigdy się nie zdarzyło, żeby była awaria z wysunięciem podwozia. Ten system jest zduplikowany, a słyszałem nawet, że potrójny. Tam był ponoć wyciek płynów hamulcowych, czy tych hydraulicznych, które powodują wysuwanie powozia. Coś bardzo dziwnego, że i tutaj ja od razu, że to chyba jest sabotaż, a tu mi mój kolega, tam rozmawiałem z Gdańska, z którym rozmawiam, mówi: no słuchaj, przecież ty tam pisałeś, bo miałeś wiadomości z rosyjskiej prasy o tym, że pierwszego była próba zdobycia Wierchownej Rady w Kijowie przez około 1000 osób młodych, które weszły, próbowały się przebić i tam wejść do Wierchownej Rady, że to było zakrycie, bo rzeczywiście w mediach polskich, przynajmniej to, co ja słyszałem, nic nie było o tym. Raz, bo mam kontakty w Rosji, dostałem w e-liście opis. Już 20 października była pierwsza próba i to były osoby ponoć, które bardzo były zdenerwowane tym, że rząd cofnął subsydia i ulgi, jakieś ulgi dla weteranów wojny w Afganistanie i dla poszkodowanych w Czarnobylu. No ale jak było zdjęcie też, to byli młodzi ludzie, a weterani wydarzeń, które były 25 lat temu, no to musieli być co najmniej powyżej 50, więc coś mi tu nie pokrywało się. No i następnie, już szukając przez taką dosyć dużą stronę portalową KMRU, to znalazłem informację 2 listopada, że prezydent Janukowicz oficjalnie powiedział, że na Ukrainie jest przygotowywane zbrojne powstanie, że masowo jest wykupywana broń. No i oczywiście portal zaczął sprawdzać tą wypowiedź prezydenta. Jego szef służb wewnętrznych potwierdził, że jest masowo wykupywana broń, że była wielka kradzież w zbrojowni Uniwersytetu Lwowskiego, poginęły pistolety, karabiny, no tak jak na Uniwersytecie Jagiellońskim, była też jest zbrojownia. I że natomiast inne służby, inne ministerstwa starały się to zdyskredytować, wypowiedź prezydenta Ukrainy. Dzisiaj czytałem w Dzienniku Polskim krakowskim, że wczoraj była kolejna próba, tym razem 3000 ludzi było przed Wierchowną Radą, z tym, że 1 listopada to oni przebili się przez zapory, sforsowali pierwsze wrota do Wierchownej Rady i dopiero tam jakoś elektronicznie zamknięto wszystkie inne wejścia i nie dali rady wejść do centrum, po prostu zdobycia parlamentu. A przecież to, co było niecały rok temu na Białorusi, to było to samo. Próba, kilka tysięcy ludzi próbowało zdobyć dom władzy w Mińsku. To była na cały świat opowiadanie o tym, a tutaj na Ukrainie jest coś podobnego się dzieje, w centrum miasta i nic. I tu to, co powiedział mój kolega, dlaczego, no, że zakryto tym wypadkiem samolotu Boeinga dokładnie w tym samym dniu. To jest tylko podejrzenie, nawet nie teoria spiskowa, tylko koincydencja. Nic innego nie mogę powiedzieć na ten temat. A fakt jest, że są te próby po ataku na Libię, no, że ewidentnie to rozkręca się ta spirala rozmaitych wojen wewnętrznych, no, na poziomie Syrii oczywiście też są ataki. A jeśli chodzi o Ukrainę, bo
Ktoś rozesłał informację, jak polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sponsoruje kilkadziesiąt grup, czy to jakieś konkursy, czy organizacje pozarządowe. To jest kilkadziesiąt, jeśli nie powyżej setki nawet, tych organizacji pozarządowych, w których każdy chyba 10 osób pracuje, z których każda średnio dostaje z Polski po 200 tysięcy złotych, no to jest dobrze powyżej 1000 osób na Białorusi, które dostaje rocznie na osobę 20 tysięcy złotych. No to sobie należy pomnożyć razy dwa, jak to wygląda sponsorowanie na Białorusi. I przy okazji zacząłem sprawdzać, kogo sponsoruje rząd polski, to na Ukrainie wyszła taka sama ilość organizacji sponsorowanych, czyli jest kilka tysięcy osób, zazwyczaj młodych na Ukrainie, sponsorowanych przez rząd polski w celach szerzenia demokracji i tak dalej. Za nasze pieniądze? Za nasze pieniądze oczywiście. To są setki miliony złotych idą na to. W kierunku Białorusi oczywiście działa telewizja Bielsat, która sama pobiera 25 milionów złotych oficjalnie. Jaki mamy interes w inwestowaniu w opozycję tak zwaną demokratyczną na Białorusi, na Ukrainie? No to jest dalszy ciąg metody salami, no agresji przeciwko Rosji, że tam działa oczywiście nasza piąta kolumna wewnątrz Rosji, ci gigantyczni miliarderzy rosyjscy, których jest w tej chwili powyżej 100, ponad 300 już nawet. Moskwa jest największym centrum Europy, gdzie najwięcej miliarderów się znajduje, tylko w Stanach Zjednoczonych i bodajże w Chinach, w Hongkongu jest więcej na miejsce miliarderów, ale z drugiej strony zwłaszcza na Ukrainie, to jest taki szok. Ja byłem jeszcze jesień, niecały rok temu w Kijowie ostatni raz, ale przy okazji byliśmy w takich ośrodkach w pobliżu Kijowa. Wieś jest tak strasznie biedna, jest taka różnica między elitą a tą zwykłą ludnością. Tego nie ma nawet w Rosji, a już w ogóle nie ma na Białorusi, gdzie jest za rządów Łukaszenki na przykład rozbieżność między najlepiej zarabiającą tymi 10% najgorzej zarabiającymi, to jest nawet twierdzi się aż za mały, bo zaledwie 3,6. W Polsce jest dobrze powyżej 10, a podejrzewam, że na Ukrainie jest 20. Że taka jest w Moskwie, natomiast w tych krajach anglosaskich jest, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych też jest powyżej 10. Panie Marku, a teraz jak sytuacja świata według Pana w najbliższych miesiącach będzie wyglądała? No świata... Którego świata? Wczoraj rozmawiałem z kolegą w klubie wysokogórskim, który przyjechał z Kanady i powiedział mi: słuchaj, w Kanadzie wszystko jest ok, ale przejedziesz granicę na południe, czyli do Stanów Zjednoczonych, że klęska zupełna. Że na przykład ceny nieruchomości na Florydzie sprzedaje się poniżej ceny budowy tych domów na Florydzie, że jest taki kryzys w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Kanada się dobrze trzyma. No i a to, co się dzieje w Grecji, to przechwytywanie obowiązek rozsprzedania całego majątku narodowego Grecji, no to jest regularny atak na Grecję i to gdyby nie chcieli tego robić, to się przecież załatwia wszystko w ciszy banków, nikt o tym nic nie wie, nie podskakiwaliby Grecy i wszystko się da załatwić bez... A to, że się robi szum, to się znaczy, że sztucznie stwarza się napięcie. Jest taka strategia tworzenia napięcia, bo wtedy najwięcej możemy ugrać. Czy w Polsce coś się wydarzy w najbliższym czasie? No jak dotychczas, to Polska o dziwo jest krajem spokojnym. To przyznaję, że to, co kiedyś napisała Agora, że 80% ludności jest zadowolonych z tego, co jest. Jest oczywiście ta bieda i tak dalej, ale no jakoś w Polsce chwilowo, z tym, że to może być tak jak Grecji i Islandii. Nagle się dowiemy o monstrualnych długach polskich, że trzeba obciąć emerytom, to znaczy mnie, to, co otrzymują, nagle, że trzeba obciąć zarobki nauczycieli, no, całego pionu państwowego, bo skąd, gdzie oszczędzić na tym, ale to jak w Grecji, gdzie spadły o 1/3 zarobki całego pionu państwowego, no, rządu. I to oczywiście to spowoduje reakcję jak w tym, w Grecji. Aha, a odnośnie tego, czy jest tak dobrze w Polsce, no, ja mieszkam w Zakopanem, jest kwestia prywatyzacji kolejki linowej na Kasprowy.
No i po co ją prywatyzować? Duma Polski przedwojennej, gmina Zakopane chciałaby, no jak już prywatyzować, to gmina Tatrzańska ma środki, starostwo, żeby wykupić tą kolejkę. Nie, nie wolno, musi być obcokrajowy inwestor. Mówi się o inwestorze ze Słowacji, a to może być równie dobrze podstawiony inwestor z Australii, podszywający się pod inwestora ze Słowacji. I to jest taki ogólny plan, że nic z własności narodowych nie może zostać, wszystko ma wejść w ręce koncernów ponadnarodowych. To jest plan, który August von Hayek już zrobił pod koniec II wojny światowej, czyli prawie 80 lat temu, i ten plan się realizuje. Czy to jest ten tak zwany nowy porządek świata? Tak, to jest właśnie likwidacja całkowita własności państwowej, wszystko przejęcia przez prywatne, łącznie z wojskiem. W tej chwili w Iraku na przykład jest więcej wojsk zaciężnych, czyli tych prywatnych kontraktorów, coś 130 tysięcy, natomiast wojska amerykańskiego jest 110 tysięcy, ponoć chce Obama ich wyciągnąć do końca roku. I to samo będzie w Libii, NATO się wycofuje, no a wejdą prywatni kontraktorzy, którzy nie odpowiadają przed jakimkolwiek państwem. Ich zbrodnie będzie bardzo łatwo można ukryć, tak jak ukryto zbrodnie NATO w Libii. Także to wygląda bardzo pięknie i właśnie to, że do pewnego momentu to tak było przecież w Stanach Zjednoczonych przed wielkim kryzysem. Wszystko szło, rozwijało się. Jednego dnia był kryzys i nagle się okazuje, ludzie, którzy czuli się bardzo bogatymi, jednego dnia się robili bardzo biednymi.